siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek na serii Podwórko Kolonisty i w tym odcinku są ze mną podobnie widzowie na czacie. Siemanko wszystkim, cześć, są na dole, tam widzicie? Tam jest widz, jeden i drugi, tam jest ich dużo. Jeżeli wy chcecie być częścią tej społeczności i być razem ze mną tutaj na filmach, zapraszam na Twitcha od poniedziałku do piątku od godziny 17 tutaj streamuję, więc do 22 jestem tutaj dla was dostępny. 5 godzinek, myślę, fajne streamki codziennie, więc... znaczy od poniedziałku do piątku, czyli więc nie codziennie, nie? Ale mniejsza. Dzisiaj kolejna rzecz. Mamy drugą połowę lipca, jest ranek, 8. Otwieram sobie bramę od razu, tutaj chwilę pogadam z sąsiadem. A ty? Pa. Oni wiecie jak wyglądają? To jest tak jak ta ustawa weszła, teraz pierwszy ma wszędzie pierwszeństwo, nie? I to są po prostu kierowcy po tym, kierowcy po prowadzeniu tego przepisu, nie? Kiedy widzisz pieszego na pasach, gdzieś się zbliża i takie... No, co on zrobi, nie? I ty tak, kroka, on... Hamulec, nie? Wiesz, i ty iż dalej, on jedzie i ty znowu biegasz, nie? Dobra, mniejsza o to, słuchajcie. MTZ sobie stoi na razie tutaj schowany. Trochę go też tutaj umyłem, jak widzicie, ogarnąłem go, żeby sobie... no, trochę wysekł też, nie? Więc już wysekł wczoraj i po prostu grać wszystko z polami, bo z polami się zrobiło co? Wszystkie pola są ogólnie stależowane, już gotowe ogólnie pod siewy. A my tym dzisiaj czasem będziemy jechać sprzedawać też pług, bo potrzeba trochę nam kasy. Pług już nie będzie nam potrzebny za bardzo, bo będzie kupować nowy pług pod MTZ-a. Raczej gdzieś na wiosnę, bo teraz nie bardzo mi się przyda. Więc ja siadam do siuntki. Oj kurna, coś kliknąłem. Siadamy sobie do siuntki. Kurda, czwórka, piątka. Nie wiem, jeszcze biegi się mylą. No i jedziemy ogólnie. Jedziemy sobie sprzedać pług, a potem będziemy na kosy. Dzisiaj będziemy robić kosy, będziemy sobie kosić. No tak, nowa łąka do skoszenia jest. Ogólnie nie mam jej w planach teraz kosić, tylko później razem z wszystkimi. Ale mówię, kurczę, ona już ma maksymalny stadium wzrostu. Więc szkoda by było, gdyby czekał po prostu na kolejne łąki. A potem te już są gotowe, nie? Ta jest gotowa. Więc po prostu sprzedamy ją teraz. Znaczy wykosimy ją teraz, a kolejne łąki wykoszę sobie po prostu w sierpniu już, nie? Siemanko wszystkim, cześć, widzowie was witają. Więc jak najbardziej. Miła atmosfera, wszystko fajnie. Dobra, ja z tym właśnie wyjeżdżam. Kurna, coś... I tak to się mi tak nie trybi, nie? Jakby... Niby spoko, ale tak... Jakoś tak gdzie nie zamula mu. Dobra, piątkę wbijamy i lecimy na sprzedaż. Przekazja do sensacji paliw też. Troszeczkę zatankować. Bo mam tam co prawda paliwko jeszcze na chacie, ale już mówię, nie będę ten. Nie będę tam z kanistru praw, skoro takie są po drodze, nie? Cześć towarzysz, Joseph. A, to ty jesteś. Okej, okay, dobra. Już ci kojarzę, pamiętam cię. Co ty gadasz? Ja dzisiaj widziałem filmik, że baba czekała na przejściu. Chłop się zatrzymał, a ona dalej idzie. Ona idzie dalej. No. No ta. Ale też widziałem takie ten filmik właśnie prowokacyjne, nie? Dla kierowców. No, więc jest tak jest. Czemu nie gram z Eriksonem? Słuchaj, no... nie wiedziałem, że to pytanie będę odpowiadał na odcinku, ale... W sumie mogę powiedzieć, no czemu nie. No cóż, z Arkiem się nagrywał fajnie na kolonii, ale gdzieś tam po prostu nasze drogi się rozeszły, tak naturalnie. Ja poszedłem na Twitcha, Arkiem na YouTubie i jakby też tak... całe środowisko w sumie trochę wymieniłem, nie? W sensie już jakby nie mam kontaktu z ludźmi, z którymi miałem wcześniej. Po prostu... Wiesz, każdy poszedł w swoją stronę, nie? Bez żadnego żadnej background historii jakiejś tam, nie? Czy coś. A, słuchajcie właśnie, problem jest taki, to teraz wam powiem, bo nie wiem czy widzicie, ale ten serwis dla was poszedł na ModHuba, nie? On jest dla was na ModHuba wysłany, żebyście mogli sobie używać je, żebyście mogli sobie używać normalnie na swoich mapach, nie? W sensie jako prefab. Jest też wersja oczywiście pod Case'a, Deutsch Fahrer, New Hollanda, Zetora, Deutsch Fahrer. I coś tam jeszcze, nie? Tylko ile dostałem za to? 600 zł. Ja więc za paliwo wydałem na MTZ-a. Tylko wiecie jakiś minus? Minus jest taki, że nie macie tutaj niczego. W sensie macie same puste półki. Dlaczego? Otóż, uwaga! Przynajmniej wam sobie objaśniam dlaczego tak jest, że macie tutaj pusto. Nie ma też tych typów jak coś. Pokaż mi swoje towary. No. Dlatego tak się wydarzyło, że budynki na ModHuba maksymalnie są do 150 tysięcy takich trójkątów, takich bardziej krawędzi, nie? A ten budynek miał, uwaga, uwaga, 438 tysięcy. Więc troszeczkę dużo, lekko ponad normę. Właściwie praktycznie przekroczyłem prawie trzykrotnie normę. No i po prostu musiałem te budynki poczyścić dla was, nie? Jeżeli ktoś oczywiście chce,
Jeżeli ktoś oczywiście tam chce, o, znakujemy sobie. Jeżeli ktoś z was chce jeszcze jakoś tam pododawać te detale i tak dalej, nie ma problemu, nie? Ale tak wszystko jest spoko i ma tam chyba teraz to 120 tysięcy trójkątów, nie? Więc dosyć mało jak na taki model, nie? To oczywiście wiecie, to wszystko jest porobione z optymalizacją. Ja się tu wciskam, bo tu nie ma co, oni to nigdy nie puszczą. Wszystko jest spoko z optymalizacją, więc nie powinniście mieć problemów. I wasze mapy powinny mieć w końcu jakiś taki serwis, który będzie gdzieś tam jakiś fajny, myślę, nie? Bo ogólnie ten serwis pochodzi z farminga nawet H13. Tylko mówię, kurde, każdy go używa, jest fajnie, pasujący na mapę, dobrze wygląda. No to mówię, zrobię to samo, tylko po prostu go wydrożę w środku i zrobię jakieś tam rzeczy fajniejsze, nie? No, więc zrobiłem, a środek jest dla was całkowicie do udekorowania, nie? Więc dla mapmakerów, dla mapmakurów macie coś nowego, nie? Dobra, my pojedziemy sobie chyba... Pojedziemy sobie asfaltem akurat. Siątką, kurde, tylko 800 zł. Znaczy jest tylko 700 zł właściwie, więc niewiele. Wiecie co? Ja jak już tu jestem, to pojedziemy sobie jeszcze na gospo, wyciągnę telefon i spłacę kredyt. Wziąłem się ratę kredytu, tam piątka do spłaty jest. Ogólnie mamy chyba 6 tysięcy do spłacenia. 70 tysięcy, przepraszam. 70 tysięcy do spłacenia, a 6 tysięcy prawie mamy na koncie. Więc będę oczywiście zmuszony sobie spłacać ten kredyt w miarę po trochu. No 2,5 koła dostajemy teraz za mleko tak dziennie, plus minus, więc jest to dobra cena za mleko. Ale nie jest to i tak coś, co mnie gdzieś tam mega satysfakcjonuje. I pewnie w przyszłości pokuszę się raczej o jakąś kolejną oborę, albo może jakieś pastwisko, albo może nawet coś innego. Dobra, póki to jestem spłacę sobie kredyt, tak? Za pamięci. Więc spłacamy piątkę. Aha! A no tak. Mamy 70 tysięcy kredytów. To coś porąbałem, wcześniej musiałem wziąć kawę. A, wziąłem piątkę, bo tam się krzaki porobiły i musiałem je pousuwać. No, to mniejsza. Będę też lekko na minusie, nie? Dobra. Ogólnie też tak, nie będę wam pokazywać całości tutaj koszenia tej łąki, tylko wam pokażę tam jakiś początek. A potem to ten, a potem to zrobię cięcie i jeszcze chcę dzisiaj pozgrabiać to. Bo naprawdę dzisiaj sporo jest tutaj do roboty, nie chciałbym się z tym ociągać za bardzo, więc chcę dzisiaj sobie zgrabić. Zgrabiam oczywiście dlatego, że to idzie od razu na trawę, bo to będzie kieszonka zagrabana, nie? Każdy go używa, ale ten model z 13. No, tak, dokładnie. Tak, tak, tak. Skąd FZ? Bo ja bym go wcale... Skąd MTZ? Jakbym go wcale nie miał w moc? Aha, no tak nie masz, to trudno. O, a ta łąka właśnie jest zakoszeniona na potem, nie? I tu jest ścierwisko? Nie, tu jest owies. Owies tu ma pop. Kurde, czy Civic? To zaraz wam pokażę właśnie nową łąkę, nie? Bo nie wiem, czy wam pokazywałem. Ale chyba pokazywałem? Nie wiem, czy nie pokazałem właśnie na odcinku, jak robiłem ten... talerzowanie. Mogłem... Nie, pokazywałem tej łąki. Nie, bo kupiłem dopiero potem, po odcinku. No, więc wam pokażę oczywiście, jak to wygląda. Łąka tutaj taka... w tym miejscu nie ukrywam też, że oczywiście chcę sobie połączyć niedługo z tym poletkiem, tylko to pole trzeba się będzie kupić, nie? Więc trochę to zejdzie na pewno. Okej, ja sobie tutaj podjeżdżam. Tutaj mam białą mewę. Ogółem całe te. A, wałek chcę jeszcze podpiąć. To muszę teraz powiem, ile dałem za to pole, za tą łąkę. I tak ta łąka, jak mówię, będzie przekształcona niebawem w pole, ale to jeszcze tak kiedyś, nie? 45 arów ma niecałe, nie? Dobra. Ty ogień. Czwórką myślę, że można spokojnie kosić, nie? O, myślę, że tak. Uwaga, plon będzie średni, a to jest spoko, ale pH jest totalnie do wywalenia. Więc... Będę musiał to pH poprawić na pewno. To tylko dopiero jak to wykoszę, nie? 20 PSC like. 20 PSC. Okej. Okay. Na razie tak obkoszę sobie po tej stronie, a potem jeszcze zrobimy sobie z 2-3 rundki dookoła. No jak mówię, dla was zrobię cięcie, bo będę chciał to też wam dzisiaj pokazać cały proces tej łąki, a nie tylko tam koszenie. Ale spoko. Ogólnie no fajnie, ta łąka jakoś sobie tam jeszcze radzi. Znaczy radzi, tak wszelka sobie jakoś radzi z tymi łąkami. Ale w przyszłości, jak mówię, będę tak chciał pewnie to wymienić na coś większego. Bo tak mówię, rozwój bardzo, bardzo mocno. A wiecie doskonale... Wiecie doskonale, jak to tam na tych polskich serach jest, nie? Tym bardziej jakieś mało polo. Ale powiem naprawdę wam dobrze, jest plus taki tej serii, że nagrywam ją sobie na streamach. Więc zawsze po streamie mogę sobie po prostu, znaczy po odcinku mogę sobie przejść jakby do streama
i dokończyć wszystko to, co robiłem, bez żadnych problemów i robienia czegoś po odcinku, nie? Tylko po prostu z widzami. Więc na pewno bardzo duży plus, nie? Skąd masz tego modem precyzyjne rolnictwo z obywatelu? No, proszę pana, panie Józefie, z Mudhuba, najbardziej. Tak, azot można obornikiem, można gnojowicą, nawozem sztucznym, czyli tym granulatem, no i oczywiście opryskiem, nie? Tylko oprysk i nawóz sztuczny, ten granulat nie bardzo się opłaca, bo daje ci mniejszą premię środowiskową, właściwie to premię środowiskową ci zabiera. I wiadomo, jeżeli masz tam 50% premii środowiskowej, to chyba wychodzić na zero, ale jeżeli masz tam chyba 40%, to wtedy płacisz musisz płacić za to, że jesteś nieekologiczny, nie? Coś takiego to chyba wygląda, nie? No, więc ja to sobie akurat ekologiczny jestem i wszystko staram się obornikiem i gnojowicą, bo krówek jest dużo, pola jest mało i tego naprawdę bardzo dużo idzie. I myślę, że nawet kolejne tutaj akcje, które będę robił, to nawet nie będę się pchał w ten azot jakiś tam sztuczny, tylko właśnie obornikiem po prostu sobie tym gnojowicą, w sensie po prostu doleję do reszty i tyle, nie? Ale strasznie głośny jest tutaj ten pojazd, nie? Naprawdę. Józef S. Borodo, a wiadomo. Jak ktoś to musi lecieć, potem się uda wpaść, może nie, ciuch wie, ale jakby coś się udało, to wpadnę. No dobra, spoko, trzymaj się, do zobaczenia w takim razie, do potem. No, także fajnie, nie wiem ile to mi zajmie, bo 20, czy za jakieś 40 minut, za 20 minut właściwie, mamy lecieć z Krzysiem grać na gier Puchlał, czy na naszej drugiej serii. Nie jest to nagrywana seria, tylko jest na streamach, jak ktoś zapraszam teraz na Twitcha, bo właśnie tam gramy na połowie. Od Leo, tam mamy sobie takie trochę większe gospo pod rozwój i na multiplayer przede wszystkim, nie? Więc tam gramy sobie z Krzysiem na gier Puchlał, a tu po dwóch okolnicy to wiadomo, nie? To jest po prostu po dwóch okolnicy. No ale kurczę, nawet nie wiem, czy uda mi się potem nagrać jeszcze dla was, bo samo to jest grabianie, to też chyba tak bardziej pół na pół mi się uda, nie? Że nie całe zrobię. Więc tak powiedzmy, jeszcze coś zrobię z kółko i ten. Zrobię sobie jak ucięcie dla was, bo nie chcę tego też zabierać czasu jakby. Chciałem się deret polony? Nie, no mam, dobrze. Puchnął, a oko, no. Ogólnie najgorsze uczucie. Pomylenie kogoś z inną osobą, w sensie na przykład mówisz do jakiejś osoby podobnej twojej znajomej, że na przykład, że siema mordo, a tu jakaś inna babka. Aha, czy takie coś, no. Czy ja wiem, w sumie takie najgorsze, że ta babka ogarnie, że po prostu się pomyliłeś, nie? Wiesz. Ja chyba widziałem no, gdzieś na YouTube takie pranki, jak ludzie to robili tak w sposób taki, wiesz, taki celowy, nie? Że przyszli do jakiegoś typa i mówili: o, sia mordo, nie? A on, wiesz, co, nie? To się o tej zasadzie. Dobra, to co? Nie ma co zwlekać. Robimy cięcie, widzimy się za chwilę, jak już skończę sobie to kosić i potem oczywiście zgrabiamy. No, więc do zobaczyska. Okej, ludzisko, właśnie wracamy z łąki. Ja to sobie ogólnie skończyłem już kosić, więc jedziemy teraz oczywiście sobie po przetrząsacz. Tak gadam, po zgrabiarkę, bo będziemy zgrabiać to. No i fajnie jakoś to poszło, nie? I mamy 6 minut odcinka, 26 minut, więc nie wiem ile tam było wcześniej. Jakieś byśmy sobie pokosili. Nie wiem, odejmijcie sobie po prostu ile macie teraz odcinka od 26, nie? Wam wyjdzie ile teraz ten odcinek trwał, nie? Dobra. Jakieś lekutkie spadki klatek notuję. A to już dlatego właśnie, że nagrywam, nie? Nagrywanie i streamowanie na rzecz nie to chyba tak o, nawet na taki komp, nie? Zresztą nie wiem, dobra, ten sobie ścinam. Wiecie co, ja myślę, czy by sobie tego pola trochę nie powiększyć może? Bo to są takie bardzo duże miedze, nie? Myślę, że jedna i druga miedza jest bardzo szeroka. A może by tak sobie to pole dać bliżej? Może trochę by lepiej? Nie wiem. Dobra. Do garażu oczywiście sobie podjedziemy. Zostawimy posiarkę. Bo ona się nie będzie nam potrzebna raczej. Dopiero za miesiąc. No, znaczy za w sumie 2 tygodnie będziemy znowu kosić. Kolejne łąki. Okej. Dobra. Odczepiamy i spadamy. Właśnie, przetrąsarka. Trochę by pasowało to się wymienić w sumie, nie? Bo taki trochę stary to jest element naszego gospodarstwa. Siema Elektriko i cześć, ja to Bip. Chyba tak się to nikt czyta. I gdzie to mam? A, mam to przecież w stodole. No tak, zapomniałem o tym.
mam po prostu dole. W ogóle już tyle te krówki czekam nowe, bo jeżeli mi zaczną się krówki cielić, to dopiero będziemy sprzedawać sobie cielaki. A aktualnie krówki mi się nie cielą. Nie chcą cielić za bardzo, więc musimy trochę czekać na cielaki. Okej, wjedziemy. Może jeszcze podniósł to, nie? O, dobra. A jak ten jajka? O, druga paletka się zrobiła. No i fajnie, zresztą trochę się robi po trochę. Dobra, wjeżdżamy sobie. Cześć Michała, gramy serdecznie. Mała ta przystosarka? No malutka, to jest bardziej zgrabiarka taka, nie? Ona tam bierze ci jeden pokos, a wiesz, akurat to fajnie wychodzi, bo na przykład ja sobie łapię jeden pokos, rzucam go na drugi, potem ten drugi na trzeci, nie? Więc wiesz, w ten sposób sobie właśnie trzy naraz robię, nie? Znaczy bardziej dwa, znaczy jeden na drugi zrzucam, nie? Tak po prostu. Więc z trzech pokosów robię jeden sobie to, nie? Gdzieś pewnie w przyszłości sobie kupię coś większego, tylko tak, no co kupisz innego? Cześć Zacza. No co kupię innego, nie? Jak tu mam do wyboru albo sobie... O kurde, nie zrobiłem screena. A, miesza, to się zaraz zrobi. Mam do wyboru albo sobie wziąć jakąś karuzelę, która jest takiej samej szerokości, albo lekko większa, albo... coś już większego, nie? Więc raczej wolę sobie tak działać, nie? Dobra. Klasycznie, raz dookoła, żeby to odmiedzy mi to ogarnęło. Trójko chyba trzechać. No i tutaj trójeczka pójdzie. No i potem już zaraz w czarcie klasycznie, nie? Będziemy lecieć. Więc to też bardzo fajnie leci. Sobie. O, tam trochę się zgrabiło, ale to trudno. Chciałem prasą wciągnę. A, i po prostu prasy właśnie, ludzie. No to po prasy to oczywiście... mówię często oczywiście, chyba się od tych mietków nauczyłem, kurde. Ech. Dzień bez słowa oczywiście. No. Będę sobie musiał zakupić prasę jakąś, niebawem, ale na razie nie mam kasy. No i myślałem o tym, czy będzie sobie jakiś nie wypożyczyć, nie? Jak wiecie, Krzysiek ma prasę. Tę ostatnio pożyczyłem od niego właśnie Sipmę, zieloną. I teraz myślę, czy od niego sąsiada po prostu nie pożyczyć prasy czerwonej Sipmy, jakiejś takiej innej, żeby coś innego było. A potem sobie byśmy za rok kupili prasę nową, nie? Bo no trochę aktualnie jestem w dupie, jak chodzi o takie rzeczy. A chcę sobie tą prasę kupić na pewno, żeby mi tam jednak już iść bardziej w belki, a nie w kostki. No bo kostki to tak, długo się zbiera. Prasowanie tylko takie jest, że tam w sumie... Nie no, zbieranie jest najgorsze tak naprawdę, nie? Bo prasowanie jest w biegu, a jednak wolę chyba bardziej pójść w te belki, nie? Więc jednak sobie chyba kupimy jakąś prasę, belarkę. Jakąś fajną się może znajdzie, bo co, no Sipman przereklamowany, nie? Gdzieś tam Cluster Roland spoko, ale też taki trochę duży, nie? Więc nie bardzo. No i właśnie myślałem o tej jakiejś New Holanda jakiejś nowej po prostu wziąć albo coś, nie? Coś kupić takiego nowego na tego aspo. Ale jak kupimy coś nowego, to wtedy też tak będziemy już nie bardziej nowe maszyny. Ale dalej chcę coś w tych starych gratach, nie? Jakby nie było. Więc też tak do końca nie wiem. Ty, nawet dwa pokazy mi to łapie. Jak tak będę na dwóch jeździł, to może byłoby git. Macie jakąś ogólnie spoko prasę, no przecież tam w necie? Taką, która byłaby w miarę na polskiego pasowała? No bo, mówię wam, na razie to New Holanda planuje nową, nie? Gdzieś tam ten Roland też jest spoko, ale Roland taki trochę już wiecie, nie? Co to mówicie? Co się dzieje na czacie? Jakieś dymy się dzieją? Coś dymią, tak? No mam tego Rolanta, ale właśnie on jest taki trochę chyba zbyt duży, nie? Na takie ospy, czy coś. No nie wiem zresztą. Jakoś musiałem się tutaj zastanowić też nad tym wszystkim, nie? Co i jak? Mam tego Rolanta właśnie, klasa, nie? Ale no mówię, on trochę jest taki... No nie wiem, kurde. Ale z drugiej strony jak kupię właśnie nową prasę od razu, też tak średnio, co nie? Więc tak i źle, i tak nie dobrze, tak naprawdę. Dobra, za chwilę będzie 20 z tego co widzę, już na takie czasu realnego. I trzeba będzie powoli lecieć tam, kończyć odcinek i lecieć z Krzysiem na Puchlał. Także ja sobie tylko to jakoś tam jeszcze może zrobię. Z jeden pokos jeszcze sobie zgrabię. A tak to jeszcze będzie powoli tylko kończyć, nie? I kupnie zrobię też wcześniej, trochę lipnie. To teraz się zrobi zaraz jakąś tam. No, więc wybór prasy będzie dla mnie bardzo istotny i nie wiem właśnie za bardzo jaką tą prasę kupić, nie? Kier puchlał. Tak, dokładnie. Kier puchlał. Dobra. No, jadajmy sobie tutaj jeszcze. No, przed tak blisko tutaj, to jest spoko, nie? Bo możemy sobie nawet dwa naraz zgrabiać.
No, to jest jeszcze fajnie, nie? O. Ta, zarobiliście, no. Dwa na raz możemy zgrabiać. No, trzeba się rozwijać, nie? Mówię wam serio, to już jest czas na wymianę, nie? Trochę tych maszyn trzeba jednak pokupić. Ale z drugiej strony właśnie tak, to jest dziwne, bo tak, możemy sobie kupić trochę pól dodatkowych jakiś tam i lecieć w tych starych gradach, tylko byśmy to o wiele dłużej robili, więc skąd ten streama jest. Możemy też pójść nowe maszyny, ale co, no, no przecież, słuchajcie, ja mam MTZ, który ma 80 koni na tym save'ie, nie? A przecież ja mam ile? 2 hektary pola? 80-konny MTZ na 2 hektary pola, to jest śmiech na sali. No ale coś muszę robić nowego, coś zmieniać, bo ten Władek to by już tragedię miał, nie? Więc mówię serio, idziemy w pola teraz, nie? Nie ma co. No pomyślcie, że mam 2 hektary pola, to mi normalnie to nie da rady, nie? Wiesz, jak my teraz więcej zarabiamy chyba z mleka rocznie, niż z tych krówek, znaczy z tych zbiórów, naszych plonów, nie? Wiecie, pojedziemy na sprzedaż, zostajemy 20 tysięcy chyba, nie? No, a 2,5 klocka mam codziennie, nie? Czyli to jest 5 tysięcy miesięcznie za mleko, nie? No to kurde, to jednak jest sporo kasy, nie? A właśnie, jak tam nasze ten w ogóle? Jak tam nasza szklarnia, bo nawet nie patrzyłem jej. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest dobra możliwość się przegnać. Ja stanę tak chwilę, tutaj tak ostanę. O, już mi się zabakowała kierownica. Więc dzięki za uwagę. Tam się ludzie na czacie już będą sobie z wami żegnać. A ja wam życzę miłego dnia. Zapraszam na kolejne odcinki z serii właśnie Podwórko Kolisty. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, żebyście też pamiętali o tym, że wbijać na Twitcha. No i cóż, wyczekujcie kolonii, nie? Trzymajcie się, do kolejnych, no i cześć, pozdrawiam, pa, pa.